Droga siostro, drogi bracie, w dniu Wielkiego Piątku nie potrzeba wypowiadać zbyt wielu słów, bo przemawiają do nas obrazy. Obraz opuszczenia przez uczniów, przez najbliższych, obraz odrzucenia tych wszystkich, dla których Jezus był mistrzem, których leczył, których karmił, których uzdrawiał. Obraz, którym człowiek znęca się nad człowiekiem, zadając mu ból psychiczny i fizyczny na sali sądowej, a później w drodze na krzyż Golgoty, obraz cierpienia i powolnego umierania na krzyżu. W tym wszystkim chcemy dziś Jezusowi towarzyszyć. Nie dlatego, że szukamy sensacji, ale dlatego, że wiemy, że Jezus tę drogę przebywa dla zbawienia każdej i każdego z nas. Dlatego, że wiemy, że Jezus został skazany za moje winy, za moje przewinienia, za moją ucieczkę od Boga, za brak mojej miłości, czy wręcz nienawiść do bliźnich. On chce za to zapłacić. On chce dokonać oczyszczenia i odkupienia, płaci swoją krwią. Moi drodzy, dziś przychodząc pod krzyż Golgoty, wsłuchujemy się w słowa jednego z tych, za którego Jezus umiera. On mówi, jeden ze złoczyńców do Jezusa: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. A Jezus odpowiada mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Musisz uznać Jezusa jako swojego zbawcę. Musisz zrozumieć, co On na krzyżu dla ciebie czyni. Wtedy dostąpisz zbawienia. Wtedy rozpoczniesz nowe życie, wolne od tego, co było do tej pory złe. Może otworzą się twoje oczy i zobaczysz, jak wiele tego złego do tej pory uczyniłaś, uczyniłem, uczyniliśmy. Pójdźmy pod krzyż Golgoty. Tam w pokorze przyklęknijmy, oddajmy hołd i cześć temu, który jako niewinny płaci za nas. Wykonało się.